Witajcie. Dzisiaj wracamy do kolonii Aphaenogaster senilis i kolonia dostanie po raz pierwszy żywą karmówkę. No jak widzicie na tej arenie plastikowej, no myślę, że jest nie więcej niż 30, może 40 robotnic. Reszta jest schowana w probówkach, w tych dwóch podłączonych 18 na 180. Jest tam jakieś 250, może 300 robotnic. No jak widzicie, cała kolonia niezbyt aktywnie tutaj furażuje na arenie. No postarałem się troszeczkę arenę ogarnąć, żeby nie było za dużo resztek pokarmowych. No tutaj w rogu są resztki z karaczanów i ze świerszczy, które zostały przerobione przez larwy w gnieździe. Jak widzieliście na wcześniejszym filmiku, cały ten pokarm był wciągany do środka. Nie chciałbym dzisiaj stresować za bardzo kolonii, tą, którą tutaj widzicie, i dostaną mniejszy pokarm, czyli muszki, owocówki. Tutaj mam przygotowany pokarm dla nich. Jest jakieś 300, może 350 muszek owocówek. No to jest nadprzyrost hodowli, która mi pozostała i które dzisiaj podamy Aphaenogaster. One już wcześniej ten pokarm dostały, ale dla Was dzisiaj wrzucę filmik, jak odbywa się polowanie. To są muszki nielotki, także myślę, że to będzie dosyć fajny materiał, także zapraszam Was do oglądania. No to mamy już muszki przygotowane, ustawiłem sobie obiektyw. Na początek nie wysypię wszystkich, tylko część i zobaczymy, jak mrówki się będą zachowywały. Także wysypujemy. No i jak widzicie, już mamy pierwsze efekty. Zobaczcie, mrówki łapią je dosyć szybko. No jak widzicie, mrówki dosyć chętnie je łapią. I w takiej formie pokarmu, tak jak to było w przypadku świerszcza kubańskiego, będą wnoszone do gniazda, żeby larwy mogły je spokojnie spożyć. Muszki mi nie uciekają z tego niewysłuchego pojemnika, mam około 5-6 cm. A mrówki, zobaczcie, bardzo chętnie polują. No, jest dosyć duża tutaj dysproporcja rozmiarowa, bo te muszki są około 3 do 4 razy mniejsze od swojego pokarmu. I zobaczcie, mamy szpalery, gdzie pokarm jest zamuszony. Jak arena zostanie oczyszczona z pokarmu, no to dosypię resztę. Myślę, że wsypałem jakieś 150 muszek, czyli no myślę, że niecałą połowę. Zobaczymy, ile czasu zajmie to robotnicom, żeby je wszystkie wyłapać. Da się dostrzec, że większość robotnic trzyma muszki w żuwaczkach. No, wyłapanie myślę, że nie nastręcza większej trudności. Dosyć szybko i mocno chwytają je, także to no, da się dostrzec, bo to jednak jest duża liczba tego pokarmu i nie da się wszystko ująć w kadr, ale teoria chaosu jest nawet całkiem przyjemna do oglądania. No nie potrafię do końca rozgryźć, dlaczego tutaj takie zbiegowisko się zrobiło, bo jak widzicie, jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej większość mrówek trzyma pokarm. Musiałbym doczytać, co za ciekawe zjawisko jest. Akurat na tym patyczku, który prowadzi do tej komory, nie ma królowej, tylko jest część potomstwa, ta mniejsza część kolonii. A z kolei na tym drugim, tutaj mamy królową z całym Majdanem. A tutaj mamy jakiś meeting. Nie wiem, czy mrówki chcą w pierwszej kolejności te muchy uśmiercić i dopiero martwy pokarm wnoszą. No nie wszystkie muchy uciekają, ale z reguły przy pojawieniu się niebezpieczeństwa to albo schodzą z drogi mrówką, albo uciekają, ale te dosyć szybko je wyłapują. No rzadko kiedy widać, żeby dwie mrówki ciągnęły, tak jak tutaj w tym przypadku, jedną taką małą muchę do gniazda. Z reguły każda ma swój obiekt. I zobaczcie, to niezależnie gdzie ta mucha jest chwycona, czy za skrzydło, czy za głowę, czy za tułów. No tutaj taki parking chyba, nie? Tak można chyba nazwać. Te mrówki przebywają w tym jednym miejscu, a większość tutaj trafia do środka. No na tym etapie, gdzie jeszcze mamy dużo pokarmu na arenie, nie chcę dosypywać reszty, ale zobaczcie, takie fajne polowanie. No rzadko kiedy, ja przynajmniej posiadam tak liczne kolonie, żeby móc sobie pozwolić, żeby wrzucić żywą karmówkę, chociaż diakamy orbitrolatum też bardzo fajnie biegają. Może uda mi się to w następnym materiale Wam udostępnić. A to chyba jest jedna z największych takiej frajdy, jeżeli można popatrzeć, jak polują mrówki na swój pokarm. No przy małych koloniach oczywiście tego nie zrobimy, bo tu jest za duże ryzyko, że uśmiercimy jakąś kolonię, jakąś mrówkę i to może w tym początkowym etapie rozrostu kolonii wpłynąć w dosyć dramatyczny sposób na jej rozwój. A jeżeli karmówka będzie źle rozmiarowo dobrana i zniknie do gniazda, może nawet doprowadzić albo jeszcze nadmiernego stresu, nie wiadomo jak królowa się zachowa, ewentualnie nawet zabić królową. No przynajmniej w swoich hodowlach nie mówię tutaj o mrówkach, ale zdarzało mi się przynajmniej kiedyś odebrać rozmiar na przykład świerszcza i taki świerszcz potrafił zabić modliszka. Także chyba pomnę nauczki, którą wtedy wyniosłem, no nie pozwolę sobie na takie ryzyko, przynajmniej z takimi koloniami. No wiadomo, że jak to się wszystko przeliczy na konsultówki, to jednak taka kolonia jest dużo więcej warta niż wystawiająca modliszka. Zobaczcie, część much tutaj nam kręci się w pobliżu wejścia, ale gdy tylko pojawiają się mrówki, no to gdzieś tam nam odskakują. Czyli dokładnie to, co Wam wspominałem wcześniej. I taka duża liczba pokarmu przy rozrastającej się kolonii, no to chyba jest dobry omen. To będzie tylko świadczyło, że ta kolonia będzie się rozrastała. No na chwilę obecną te ponad 300 osobników, także z czasem będzie ich przy takim karmieniu, myślę, że coraz więcej. Jutro będę karmił je jakimś innym syropem. Ostatnio przegraliśmy syrop klonowy i mrówki dosyć chętnie go jadły. Także spróbujemy coś też na bazie naturalnej albo miód leśny, może syrop kokosowy. Myślę, chyba najbardziej optymalne, zbliżone ich do środowiska naturalnego, a za dzień albo za dwa, jak kolonia troszeczkę nam zgłodnieje, to już wybierzemy sobie większą karmówkę, albo nie wiem, rzucimy świerszcza kubańskiego, albo jeżeli gdzieś tam mi wygrzebie się i uda mi się znaleźć zakopanego karaczana tureckiego, które używam do karmienia gekonów, no to myślę, że podrzucimy i na pewno taki materiał Wam wrzucę. Uświeszcza na tego przekrojonego, no to jedna mrówka starała się go dostarczyć do gniazda, no druga no, teoretycznie jej pomagała, no ale ten świerszcz gdzieś tam się przemieszcza. No tutaj jest takie dosyć dziwne zjawisko, że po raz kolejny, jak tutaj widzę, że dwie mrówki trzymają zdobycz, no i wszystko stoi w miejscu, chyba że tutaj z tego owada są wyciągane płyny. Tego nie jestem w stanie zobaczyć, musiałbym gdzieś doczytać w literaturze. Jeżeli wy coś takiego doświadczyliście albo gdzieś doczytaliście, to bardzo was proszę, rzućcie mi w opisie. O, tutaj dosyć fajnie było widać moment chwytania i walki z owadem, no, ale była chyba dosyć krótka walka. No i zobaczcie, ten owad pewnie za chwileczkę trafi do komory z larwami. Naprawdę coś fascynującego, przynajmniej dla mnie, obserwować takie zachowanie mrówek. Na pewno coś dużo bardziej pasjonującego i ciekawszego niż kropelka miodu i przekrojony na połowę, nie wiem, mącznik czy jakiś inny owad. Myślę, że to są chyba te jedne z nielicznych takich fajnych na pewno fragmentów w hodowli mrówek, samo karmienie, dla których ludzie decydują się te owady trzymać. Mamy kolejny meeting, polowanie jakby się zakończyło. Muszek praktycznie nie ma już na arenie, czyli jeszcze coś tam może biega, czyli zakładam, że jakieś 90% zostało wyłapanych, a reszta jeszcze pojedynczy zostało. Potem dosypię pozostałe 150, no i rano może jeszcze dogram jakiś minutowy taki prolog, żeby zobaczyć, ile faktycznie zostało. No to chyba jedyny, no tutaj mamy chyba jedyny taki moment, gdzie trzy mrówki są przy jednej ofierze. W każdym innym przypadku była to jedna, w iluś tam procentach były dwie. Po raz pierwszy widzę, żeby trzy mrówki nie zajmowały się jedną muszką. Tak wygląda arena po wsypaniu reszty do karmu. Jutro zobaczymy, co z tego pozostanie. No jednak pokusiłem się i zdecydowałem się wam pokazać kolonię wewnątrz. Pod spodem, pod mrówkami mamy dużo potomstwa. Jeżeli tam się przypatrzycie, no to przewija się jednak, da się zauważyć dużo tych muszek, zwłaszcza skrzydeł. To jest pierwsza komora z królową. No to jak na ilość tych mrówek, które widzieliście na arenie, no to tutaj jest ich dosyć sporo. No tutaj jest wjazd przez te dławiki do środka. Część mrówek czeka z pokarmem, a część jest już w środku z pokarmem dostarczonym robotnicą. Jak widzicie, tu moje potomstwo. No nie widać, żeby te larwy pobierały pokarm, ale jest dosyć go sporo. Powyżej jest druga komora. No i tutaj mamy taką małą kubkę potomstwa, czyli część została przeniesiona. To jest ta probówka z czystą wodą, gdzie jeszcze powinno tych robotnic być za chwileczkę dużo więcej. Tu są zrobione dwie komory. Jedna ta bliżej laty, którą widzieliście, no i druga wyseparowana dwoma korkami. Jeden korek z wejściem od góry, drugim od dołu, żeby przy przechodzeniu probówki jednak się nic z gniazda nie wysypało. O, tutaj widzicie, szału jakiegoś dużego nie ma, ale pokarm, jak widzicie, jest wnoszony do wnętrza. No mniej więcej tak wygląda cała kolonia. Mam nadzieję, że liczba robotnic jest adekwatna do tej ilości, o której Wam wspominałem, że sobie ta kolonia liczy. Myślę, że nie minąłem się z prawdą. Jeżeli tak, no to jest naprawdę niewielka różnica. No słuchajcie, wspomniałem Wam, że nagram Wam rano, jak wygląda tutaj krajobraz po bitwie, po karmieniu. Tak wygląda arena po niespełna 40 minutach, tyle mi tam zajęło obejrzenie jednego odcinka programu publicystycznego na YouTubie. No i w międzyczasie stwierdziłem, że jeszcze zajrzę, jak wygląda to po wszystkim. 300 osobników, pierwsze karmienie 30 minut, drugie, ta większa liczba 45, czyli godzina 15, kolonia około 300 osobników, karmówki myślę, że 300-350. Tyle zajęło mrówkom zniesienie całego pokarmu do tych dwóch próbówek, które widzieliście w materiale. Myślę, że to całkiem niezły wynik. Zapraszam Was do obejrzenia następnego materiału. Trzymajcie się, jeszcze raz, cześć.